Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 23 Kariera Managera własnym klubem. W poprzednim odcinku doszliśmy do 24 września 2025 roku i przed nami mecz z West Hamem w pucharze, oczywiście Carabao Cup. Ostatni mecz graliśmy z Brighton w tym pucharze w drugiej rundzie i wygraliśmy 3-0, więc wydaje się, że jesteśmy na pewno w dobrej formie w tym pucharze, ale jednak West Ham to już jest troszkę, myślę, że cięższy zespół do pokonania, bo jednak West Ham to już jest na pewno drużyna z Premier League, Brighton jest obecnie w Championship i poza tym widziałem właśnie taką jedną rzecz tutaj zaraz przed nagrywaniem, właśnie to, że Bernardo Silva u nich zadebiutuje, czyli oznacza to, że właśnie mają przynajmniej jednego nowego, dobrego gracza, no i myślę właśnie, że ich skład nie będzie zły, więc pora powoli do tego przejść. Kuchta, Silva, Benrama, no nie ma aż takich, szczerze, aż takiego szału bym powiedział, że jednak nie ma, ale nie, na pewno nie będzie łatwo ich pobić. My w tym sezonie w miarę dobrze wyglądamy, co też mi się oczywiście podoba i możemy powoli przechodzić do tego spotkania już. Gram u siebie na BNM Arena. Ten mecz z Brighton graliśmy na Amex Stadium, jeśli dobrze pamiętam. Dzisiaj gramy u siebie. I zaczynam, West Ham zaczyna. Zaczyna Bernardo Silva, ten zawodnik, którego na pewno się trzeba obawiać. No pewnie nie miał już zbytnio dużo. Możliwe, że gry właśnie w Manchesterze City, może pokupowali nowych graczy i po prostu szukał, w Anglii może mu się podobało, a szukał właśnie nowego klubu, gdzie by pewnie więcej grał i na to może wyszło właśnie. Gowin wygląda też właśnie bardzo, bardzo dobrze w tym sezonie, nawet bym powiedział, że może nawet najlepiej z naszego ataku całego. Jeszcze mam piłkę gracza West Hamu. Zablokowałem ten strzał. Jeszcze spróbujemy podać do Messiego. Leo Messi tutaj. Podaję do środka Bryanta. Messi. Taka próba podania właśnie do Taliszki się udała. Anderson Taliszka uderzy, ale niestety nad bramką. Nie było to aż tak daleko w sumie, jak tak można popatrzeć z powtórki nawet może. No nie było to aż tak daleko naprawdę nad tą bramką. Więc naprawdę było blisko i Taliszka mógłby strzelić na 1-0. Dobra pierwsza nasza akcja w tym meczu. Byłoby fajnie naprawdę, byśmy powoli naprawdę z takimi drużynami z Premier League grali już, może nie jak równy z równym, ale jednak jakbyśmy naprawdę nie odstawali, to by był na pewno dobry znak na przyszłość, że już jesteśmy, można tak powiedzieć, właśnie gotowi na ten awans do Premier League. Troszkę za słabe tutaj podanie. Świetnie, Antonio Silva. Tak właśnie potrzebowaliśmy. Toni Kroos. Podaje do Messiego. Messi na skrzydle. Messi. Podanie do Bryanta. Bryant jeszcze główka, jeszcze Gowin powalczy. Jeszcze tutaj Gundogan może. Gundogan ma jeszcze tą piłkę. Jeszcze właśnie dobre podanie do Telesza. Telesz, Gowin. Bryant strzeli, jeszcze Gowin strzeli i jeszcze będzie szansa. Nie ma już niestety więcej okazji. Dobry to był początek. W sumie nie, może początek, albo po prostu dalej dobrze trwa, można powiedzieć, ten właśnie początek tego spotkania. Naprawdę robimy sobie fajne akcje. Po raz kolejny niewiele brakło i mogło być 1-0. Teraz niestety wpuściłem tutaj. Nie wiem, jakim cudem to zrobiłem, ale źle po prostu sterowałem, niepotrzebnie zmieniałem za często właśnie sterowanie graczem i powinienem od początku jednym sterować, no ale właśnie tak to niestety wyszło. I szkoda, bo mieliśmy super początek, a to West Ham pierwszy trafia. Kuchta, podanie do Bernardo, ale świetnie Antonio Silva. Gowin tutaj do Taliszki, ale niestety przewidzieli to. Myślałem, że właśnie nie będą się akurat tam do środka spodziewać tego podania. Świetnie, Blind. Gowin podaje do środka Bryanta. Bryant poda do Taliszki. Niestety nie ma tam właśnie Taliszka zbytnio miejsca, ale teraz jeszcze. A czemu to podanie musi iść prosto w gracza właśnie West Hamu? Tego nie rozumiem. Często te właśnie podania idą prosto w graczy rywali, co mi się naprawdę nie podoba.
Wolę, żeby było naprawdę niedokładne, niż żeby szło prosto w rywala. Gundogan podaje naprzód. Bryant podaje do Messiego. Messi. Leo Messi. Spróbujemy wrzucić troszkę za mocno, bo to miało być Nataliszka, a poszło ostatecznie do Gundogana. Gowin to jeszcze powalczy o piłkę i powalczył dobrze, ale niestety ten szybki wślizg, nie mieliśmy w ogóle tam czasu na cokolwiek. Dobra, właśnie jeszcze podaję tutaj do Gołowina, Gołowin. Gołowin uderzy i Gołowin trafi, to jest to, o czym mówiłem. Gołowin jest chyba w najlepszej formie, jeśli chodzi nasz, o może nasz cały klub po prostu. Niesamowite wykończenie w wykonaniu Gołowina. To jest niesamowite naprawdę, jak on dobry jest ostatnio. I ten strzał właśnie, takiego to jest kąta ostrego, a jak on to przymierzył i od poprzeczki. Cóż za naprawdę niesamowita bramka Gołowina w ważnym momencie. Bo jednak prawdopodobnie jeszcze będziemy teraz schodzić już do szatni, znowu remisując, a nie przegrywając. Tak, bo to była dosłownie ostatnia akcja. Przepiękna, przepiękna bramka Gołowina i bardzo właśnie nam potrzebna też. I możemy zacząć drugą połowę. Ale to jest to. Wydaje mi się, że jeśli West Ham nie zagra, prawda, jakoś niesamowicie, i nawet jeśli byśmy przegrali na przykład 2-1, załóżmy, to i tak mogę spokojnie powiedzieć, że gramy jak równy z równym z West Hamem. Wątpię, że West Ham był drużyną z dołu tabeli, pewnie też z góry nie jest, ale myślę, że jak gramy z taką drużyną, dość taką średnią, bym powiedział, że zgaduję, że są koło 10 miejsca, to myślę, że to dobrze oznacza dla nas w przyszłości. Bryant. Spalony pewnie Gundogana. Nie był spalony, nie był spalony. Ilkay Gundogan na 2 do 1. I tak bardzo szybko odwróciliśmy los całego tego spotkania. Oczywiście była to 15-minutowa przerwa, ale jednak, jak tak patrząc, właśnie 45 i doliczyłem czas. Bramka na remis, 48-49, bramka na. No nie wiem, jakim. Tam musiał być wyżej jakiś pewnie gracz. Ten gracz musiał być tam właśnie wyżej z 14. Musiał on właśnie. Przez niego nie jest to spalony. Właśnie byłem naprawdę zdziwiony, szczerze, że to nie jest spalony. No ale nic. Na szczęście nie był właśnie to spalony. I mamy bardzo szybko właśnie z przegrywania do wygrywania, można tak powiedzieć właśnie. Przeszliśmy szybko. Aleks Telles. Telles do Gołowina. Gołowin. Gołowin. Jeszcze tutaj Gołowin powalczył pięknie. Bryant. Taliszka. Taliszka i to nie jest niestety bramka. Chciałem właśnie zmylić ich troszkę. Pójść właśnie tutaj w dół i potem już oddać taki strzał w górę. Niestety nie udało się. Alvarez chodzi. Czy to jest Julian Alvarez? Aj, w ostatnim filmie zabrali. Miałem właśnie podać do Bryanta z powrotem. Świetnie, Trzamadeu. Podają do Messiego, ale niestety Trzamadeu niecelnie to podał. Godzina już gry za nami. Jest dalej nasze prowadzenie. Świetnie, teraz zgarniamy za piłkę. Messi. Messi. Podaje do Krosa. Kros może spróbować właśnie do Taliszki. Niestety nie udało się to. Dobry wścisk West Hamu. Dobry wścisk Nunierza dokładnie. Kłopoty. To są kłopoty, ale na szczęście Neuer broni. Były nasze takie kłopoty. Ceballos za Gundogan, czemu nie? Mamy świetnego zmiennika, więc warto to wykorzystać. Gundogan troszkę jest zmęczony, ale naprawdę świetny mecz w jego wykonaniu. Zwłaszcza ta bramka, oczywiście najważniejszym punktem w tym jego występie. Tu oczywiście faul niestety Krosa było widać. Wybija Blind, nie wybija. Nieszczęście tutaj troszkę takie naprawdę. No, nie mieliśmy szczęścia przy tej akcji akurat.
Szkoda, naprawdę szkoda, bo jednak właśnie wydawało się, że wybijemy bez problemu tą piłkę. Nie udało się, potem jakoś spadła. Oczywiście prosto pod nogi rywala. No i niestety jest. Jeszcze raz właśnie go chciał zobaczyć. Tutaj Blind próbuje wybić piłkę. Nie udało się to zbytnio, no i jakoś to oczywiście. Nie lubię tego, jak często się coś takiego zdarzy, że tak właśnie taka akcja. Niby przypadek, ale jednak zawsze jakoś musi trafić pod nogi rywala. Bernardo z żółtą teraz pewnie tak. Kolejna żółta. Choć nie wiem, czy oni mieli jakiegoś gracza z żółtą, ale on możliwe, że zszedł. Nie patrzyłem właśnie. Podaję do Krosa troszkę za późno, ale najważniejsze, że w ogóle się udało. Dani Ceballos nad bramką. To mogła być świetna bramka. Firmino za Gołowina może nie, bo naprawdę czuję, że Gołowin jest nam bardzo, bardzo potrzebny. Taki gracz w takiej formie jest nam na pewno, myślę, że potrzebny. Myślę, że też ważną może rzeczą, dlaczego w tym sezonie tak mi się wydaje, że naprawdę dobrze sobie radzimy ogólnie, to jest to też, że... Aj, niestety, teraz bramka. Dziwne, że to zmieścił. Wydawało mi się, że to... Wiadomo, że troszkę Neuer wyszedł, ale nie spodziewałem się, że da radę to dalej zmieścić tak bez problemu ten Paketa. No, niestety to trafił bez żadnego problemu. Szkoda naprawdę, właśnie. Tak bez problemu w ogóle to wykończył. No nic. 3 do 2 niestety. Taliszka do Gołowina na skrzydło. To jest dobra podanie na sam początek akcji. Tylko, że właśnie Gołowin coś próbuje zrobić, ale nie ma tutaj zbytnio z kim właśnie. Ceballos po raz kolejny spróbuje. Będzie rożny dla nas. Firmino zamiast jego, czemu nie? Brian rzuca piłkę. Bobby Firmino, ależ to by mogło być piękne wejście. Niestety, naprawdę niewiele brakło. Naprawdę niewiele brakło. Brian troszkę za słabo. Gołowin, jeszcze Brian, teraz będzie miał piłkę. I jeszcze strzał, niestety Dele Alli nie ma bramki. Fajnie właśnie wychodziliśmy do tych główek, ale niestety właśnie nie udało się nam właśnie strzelić bramki. Jestem ciekawy też właśnie zobaczymy na jakim oni miejscu są w tabeli. Też jestem właśnie bardzo tego ciekawy. Aj, niestety ta szkoda, to podanie, ta główka ogólnie Blinda nie udało się do kogoś właśnie zaadresować. Szybka piłka do Gołowina teraz, ale właśnie niestety już był przy nim od razu gracz, dokładnie Nunes. Jeszcze Gołowin, szkoda. Znowu właśnie byliśmy mega bliscy. Taliszka i to jest bramka i pięknie jest 3 do 3, doliczony czas gry i to jest bramka. Próbowali już tam właśnie grać na czas, ale udało się wyłuskać tą piłkę. Szybkie dwa podania i Taliszka na 3 do 3, pięknie. Pięknie naprawdę, zasłużyliśmy myślę na ten przynajmniej remis w tym spotkaniu, bo graliśmy naprawdę bardzo dobrze. Tutaj właśnie się zaczęli już, można tak by murować Gołowin, szybko i podaje do Bryanta, Bryant do Taliszki. Tutaj troszkę pomogło, nie trzeba ukrywać właśnie to, że to był samobój prawdopodobnie, ale jednak szybko właśnie tu wszystko zrobiliśmy i jest 3 do 3, pewnie będzie zaliczone. Nie, no nie jest to zaliczone jako samobój, więc fajnie. 3 do 3 i mamy remis. A, jakby ta piłka jeszcze przeszła do Taliszki, to byłoby niesamowite. Koniec tego meczu. Choć w sumie nie, chyba koniec regulaminowanego czasu gry. Teraz chyba będzie dogrywka, jeśli nie mylę. Karne będą nawet, jeszcze lepiej. Rzuty karne. Wiem, jak się robi karne. I Alex Telles świetnie zaczyna. Paqueta. Trafia, choć nie wiem, czy by tu Neuer i tak wyjął, to naprawdę. Dele Alli. Myślę, żeby w środę uderzyć. Dele Alli. Aj, niestety. Julian Alvarez. I nie trafia też. Pięknie. Czy drugi raz on zostaje w środek? Szczerze wątpię. No właśnie. Benrahma. Said Benrahma niestety trafia. Szkoda. Szkoda. Nie, szliśmy jeszcze w lewo. I poszliśmy teraz w lewo. Bernardo Silva.
A niestety. Oni jakby się tam patrzą, tak jakby można tak powiedzieć, ale jednak myślę, że i tak, tak mi się wydaje, że i tak nie będą tam właśnie strzelać. Stanley Bryant. Pięknie. Teraz musi pójść w lewo. Jednak nie, no poszli cały czas w tą prawą stronę. Dani Ceballos. Jest bramka, pięknie. Czuję, że on w końcu pójdzie w tą lewą. Ktoś w końcu pójdzie w lewo. No idą cały czas w prawo, ale ja i będę cały czas się rzucał w tą lewą stronę. Pięknie blind, pięknie blind. Saliba. I pięknie Neuer broni i to jest, tak, to jest koniec, w końcu. Poskutkowało, cały czas się rzucałem w tą stronę i w końcu się udało. Manuel Neuer, naszym bohaterem, broni karny. Myślę, że zasłużyliśmy i awansujemy dalej do kolejnej rundy Pucharu Carabao Cup. Udało się to w końcu. W końcu rzucałem się w tamtą stronę, ale w końcu właśnie się to udało wyczuć, że właśnie ktoś tam w końcu postanowił pójść i jest zwycięstwo po rzutach karnych. Świetny mecz, naprawdę niesamowity mecz. Niesamowicie emocjonalny, bo naprawdę dużo się tu działo, ale ostatecznie właśnie kończy się naszym zwycięstwem, co mnie najbardziej oczywiście cieszy z wszystkiego tego. I teraz bym jeszcze zobaczył właśnie na szybko, tak, inne ligi, to było wcześniej, tak. Zobaczymy, jak sobie właśnie radzi. West Ham jest trzecią drużyną na sam początek tego Premier League ogólnie właśnie, tego sezonu, więc to znaczy, że mamy dobry początek sezonu. Więc tym bardziej mnie cieszy, że wygrywamy z nimi i też ogólnie, wiadomo, że niby był remis, ale graliśmy według mnie jak równy z równym. Co mi się bardzo też podobało właśnie. Jeffrey został wypożyczony. Oczywiście na pół roku. My mamy też mecz z Norwich. Kolejne wypożyczenie. Widzę. Forn teraz jest wypożyczony. Oczywiście wszystkie teraz te wypożyczenia na pół roku są. Mamy teraz mecz z Norwich. Myślę, że właśnie zrobimy sobie pokaż najlepsze akcje, bo oczywiście meczu nie będziemy dzisiaj już myślę, że grać, bo zagraliśmy jeden, który trwał około pół odcinka, więc myślę, że to mi wystarczy. Wolę resztę, jak będą jakieś ciekawe mecze zagrać, pokaż tylko najlepsze akcje. Jesteśmy oczywiście na Carrow Road, na stadionie Norwich City. I możemy zaczynać. Norwich oczywiście standardowo na żółto-zielono, my na biało-niebiesko dzisiaj. I pierwsza dla nas szansa teraz, i to będzie dobra szansa dla Messiego. Leo Messi będzie przy piłce. Leo Messi. Leo Messi. Wykończenie i oczywiście, że bramka z lewej nogi. Leo Messi z kolejną bramką dla naszego klubu. I bramką na 1 do 0 oczywiście w tym spotkaniu. Bardzo szybko otwieramy wynik. No jest to ważne spotkanie, bo właśnie Norwich jest przed nami oczywiście w tabeli. Więc byłoby miło wygrać oczywiście. Teraz właśnie Messi, a teraz będę szukał podania jednak, myślę. Właśnie do Gołowina to podanie miało być. Taliszka i to jest 2 do 0. Piękna akcja naszego tria z ataku. Najpierw Messi do Gołowina, Gołowin do Taliszki i jest 2 do 0. Bardzo dobrze gramy, wykorzystujemy jak na razie nasze okazje w 100%. Świetnie. Naprawdę fajnie, że ustaliliśmy sobie praktycznie, bo to jest takie jakby ustalenie sobie wyniku od samego początku. Teraz nasza kontra. Taliszka. Czy był spalony już? Jeszcze nie był spalony. Taliszka i to jest 3 do 0. Pogrom Norwich City. I coś mi się wydaje, że właśnie już po tym meczu będziemy mieli tyle samo punktów co Norwich City, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy z tego meczu nie wywieźli 3 punktów tak naprawdę. Pierwsza szansa w ogóle w tym meczu jakaś groźna może być dla Norwich. Jeszcze się utrzymać w posiadaniu piłki. I koło bramki. Kolejna szansa, na której w tej drugiej połowie troszkę się obudzili. Można było się tego spodziewać, że nie będziemy cały mecz dominować, ale i tak wydaje mi się, że za późno oczywiście się obudzili troszkę. Strzelił, niestety. Myślałem, że jednak Neuer to wybroni. No nic. Bardzo tutaj co chwilę praktycznie znaczy akcje się wydarzają. Troszkę się tego obawiam, że za często troszkę te akcje się zdarzają teraz. Anderson Taliszka. Anderson Taliszka.
Podanie do Gundogana. Jeszcze niestety nie mamy piłki. 62. Właśnie o tym mówię. Często praktycznie w drugiej połowie potrafią być 3-4 akcje tutaj co są co chwila praktycznie, więc troszkę się tego obawiam. Właśnie, żeby czasem jednak... Dobra, Blind wybija, pięknie. 69. ta dla nas kontra. Bałem się właśnie tego, żeby się tak nie działo przez to, że to oczywiście zwiększa szanse na ewentualny remis. Taliszka. Nie chcę właśnie tak pędzić jakoś, nie, nawet bez właśnie żadnego planu. Messi. Toni Kroos. Anderson Taliszka. Jeszcze próbowałem powalczyć, znaczy nie udało się. Wygramy już na pewno, jeszcze teraz mamy szansę na podwyższenie wyniku, ale czy to jest aż tak ważne? Myślę, że nie. Podanie do Kroos, do Taliszki znaczy oczywiście. Jakoś tak środek powiem, to od razu myślę o Kroosie, ale nie było oczywiście podanie do Kroosa. Messi, jeszcze próba, jeszcze będziemy mieli piłkę. Bryant uderzy i koniec. Tak, koniec meczu, 3-1. Świetnie wyglądaliśmy w pierwszej połowie, zwłaszcza w pierwszej połowie wyglądaliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I praktycznie właśnie tym meczem, tym wynikiem, znaczy w pierwszej połowie wygraliśmy sobie ten mecz i zgarnęliśmy ważne 3 punkty. Bo oczywiście te 3 punkty dają nam teraz tyle samo punktów w tabeli co Norwich właśnie. I będziemy bardzo wysoko w tabeli, nie wiem na którym miejscu będziemy dokładnie, ale powinniśmy być wysoko. Jednak jesteśmy niżej niż się spodziewałem, szczerze. No ale jeszcze mamy oczywiście sporo, sporo meczów przed nami. To jest, nawet nie jest pewnie 1/3, no na pewno nie jest nawet 1/3 oczywiście tego sezonu, może to co dopiero 1/5 czy 1/4, więc jeszcze mamy sporo meczów. Wypożyczenie Blair, byłoby to dobrą opcją na pewno. San Jose Earthquakes, czyli mógłby właśnie wylecieć do Stanów, zagrać sobie na pół roku. Ja myślę, że brałby w ciemno taką możliwość. Mecz z Swansea. Myślę, że wyjątkowo, żeby troszkę pójść naprzód. Szybka symulacja tym razem, nawet jeśli przegramy. Remis też, więc nie jest najgorzej. No bo jednak właśnie nie chcę też wszystkich meczy grać pokaż najlepsze akcje, bo jednak byśmy praktycznie nawet miesiąc nie poszli naprzód. A chcę co najmniej ten miesiąc iść naprzód właśnie na odcinek. Mecz z Fulhamem, kolejny ciężki rywal. Oferta, będę chciał właśnie kiedyś prowadzić kadrę, ale jednak jakąś naprawdę już mocniejszą albo Polskę bym chciał prowadzić. Mecz z Fulhamem, kolejny mecz, który myślę, że dam na szybką symulację. Pomimo wyniku jest zwycięstwo jednak. Bryant, Gundogan i Gundogan. Niestety też Blind z czerwoną kartką. Bardzo dobry mecz właśnie Gundogana, że środkowego pomocnika, który strzelił aż dwie bramki. I teraz mamy chwilkę przerwy. Newton, oferta transferu właśnie. Z nim jest taki problem, że on właśnie nie chce niestety przedłużyć kontraktu, ale będę liczył, że uda się zrobić to właśnie, że skończy mu się kontrakt, nikt go może akurat nie podpisze i wtedy my go spróbujemy od nowa podpisać. Może by się coś takiego udało. Byłoby naprawdę fajnie, bo nie chcę z niego rezygnować. Jest jeden z najlepszych zawodników z naszej szkółki. Oczywiście najlepszy nie może być, bo lepszego chyba od Bryanta nie będziemy mieli gracza z naszej szkółki. Teraz mamy oczywiście przerwę reprezentacyjną na mecze i wracamy do właśnie ligi na mecze z Huddersfield, który też będzie ważny, bo Huddersfield jest przed nami w tabeli, więc też będzie to ciężki na pewno rywal. Ja zagrałbym w sobie właśnie z liderem, nie wiem kto jest liderem, ale Huddersfield to jest potencjalnie, może być lider. Watford tam też jest. Widzę, że fajnie, że też stroje reprezentacji są wgrane, te, w których grałem na mundial, właśnie na przykład Anglia. Tabela właśnie, nie, Huddersfield są na 5. miejscu. Kto jest na 1. miejscu? Brighton na 1. miejscu są, a na 2. Brentford, dobra. To nie będziemy na tego meczu grać. Szybka symulacja, Blind oczywiście niestety nie będzie grał, co może też zaskutkować ewentualną porażką, ale jednak nie. Bryant i Messi z dwoma bramkami, świetnie. Udało się wygrać to spotkanie, pomimo właśnie, że graliśmy bez naszego jednego podstawowego gracza. Kolejny mecz jest z Watfordem, Brighton jest na pierwszym. Mecz oczywiście, który też pójdzie na szybką symulację, myślę. 1-1, Alex Teller z jedną bramką dla nas, a dla nich oczywiście właśnie Fletcher strzelał. Dużo mam meczów z tymi ciężkimi rywalami. Zobaczymy jak Reading, jak oni sobie radzą. Reading nie radzą sobie najlepiej w lidze, bo oni mają 11 zaledwie punktów. Ale mamy o 3 więcej, bo niestety oczywiście my z nimi przegraliśmy. Kolejny mecz będzie meczem pucharowym. Mamy teraz nieco łatwiejszego rywala, a nie drużyny właśnie, które albo są Beniaminkiem w postaci właśnie... Beniaminkiem oczywiście... Nie Beniaminkiem, a Spadkowiczem. Spadkowiczem właśnie Premier League, czyli Brighton.
i nie gramy też z drużyną z Premier League, czyli właśnie West Hamem, gramy też z Rotherhamem. Myślę, że zagram pokaż najlepsze akcje, bo też nie chcę grać tego całego meczu, nie chcę też dawać szybkiej symulacji, więc chciałbym troszkę być zaangażowany, więc lubimy właśnie pokaż najlepsze akcje, gramy u siebie, widzę. I pora zaczynać, oby kolejny, to był świetny, świetna noc może bardziej, właśnie na stadionie Benem Arena. I jest dla nas pierwsza okazja. Ja nie wiem, co by wydarzyłoby w przypadku remisu, czy mógłbym właśnie grać, czy nie. Anderson Taliszka. Taliszka i jest 1-0. Oby jednak tego remisu nie było. Jak na razie bardzo dobrze startujemy, bo właśnie strzelamy na 1-0 już w 7 minucie. Anderson Taliszka, nasz napastnik, z bramką otwierającą ten wynik i to spotkanie. Kolejna akcja już jest dla Rotherhamu i to będzie dobra akcja. Tam jeszcze mam jednego gracza, to jest naprawdę, a nasza obrona nie istnieje, bym wręcz powiedział, to naprawdę. Strzał ostatecznie Neuer broni, no. Było to na pewno, było to duże zagrożenie. Messi z okazją na strzelanie karnego. Czy to jest za mocne, czy nie? Nie jest za mocne, pięknie wykonany rzut karny przez Leo Messiego. 2 do 0, 22 minuta. Już jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby awansować dalej. Fajnie, bo właśnie jeśli byśmy nie wyłożyli się z Rotherhamem, bo nic nie ujmując, ale jednak pokonaliśmy takie mocne drużyny jak Brighton i West Ham, to szkoda byłoby z taką drużyną jak Rotherham właśnie wypaść. Gołowin. On potrafił uderzyć i był bliski znowu strzelania naprawdę takiej pięknej bramki. Kontra teraz dla nas. Gundogan, teraz będzie okazję skontrować właśnie. Messi. A niestety, no jednak ktoś siłowo przegrał. Teraz akcja dla Rotherhamu po raz kolejny. Niby to nie jest indywidualny rajd, ale to naprawdę będzie ciężki do wybrony. Cokolwiek oni tutaj właśnie zrobią. A niestety, piękne wykończenie, trzeba przyznać właśnie koło słupka. I niestety jest 2 do 1. Przydałoby się naprawdę znowu strzelić, ale nie będzie proste to na pewno. Bo nie mamy teraz właśnie takich klarownych sytuacji. Oni mają naprawdę, mieli dobre sytuacje. Taliszka koło bramki. Oni mieli właśnie dobre sytuacje i mają kolejną sytuację. I też, że to jest dobra naprawdę sytuacja, bo oni mają praktycznie cały czas tę okazję, gdzie nasza obrona jest tak szeroko rozstawiona, że to jest niesamowite dla mnie, jak my źle naprawdę bronimy. Teraz dobrze Antonio Silva. I jest karny na zakończenie tego meczu. W jedno miejsce dobrze poszliśmy, może teraz po raz pierwszy gdzie indziej. I piękna panenka w wykonaniu Messiego. Taki był od początku zamysł, żeby może to spróbować w taki sposób zakończyć. I prawdopodobnie Messi panenką daje nam zwycięstwo. I prawdopodobnie właśnie na 99%. Oczywiście jesteśmy już w kolejnej rundzie, bo nie wydaje mi się, żeby oni mieli w ogóle jakąkolwiek właśnie szansę. Choć mam jedną szansę pewnie. Na strzelanie bramki przynajmniej na 3 do 2. Ale jest to jeszcze dobrze, że właśnie Daily Blind, choć najszybszy on oczywiście nie jest. Ale świetnie broni Neuer. I ale też wybija oczywiście piłkę i to jest koniec meczu. 3 do 1 zwycięstwo, dwa karne i jedna bramka oczywiście też Taliszki. Świetny mecz. Messi na pewno był też właśnie ważne było na pewno, bo gdyby nie te karty Messiego, to byśmy zremisowali, więc ważne było, że Messi był w dobrej formie, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o rzuty karne i dwa razy bardzo pewnie je wykonał. I awansowaliśmy już do piątej rundy. Wydaje się, że już w następnej rundzie na pewno trafimy na kogoś ciężkiego z powrotem. Taliszka dopiero właśnie teraz w ogóle jest gotowy do grania właśnie jako nominalnie jako napastnik, bo on tak to grał jako środkowy napastnik, co też może być po części też na pewno lepsze troszkę. Dajmy mu plan rozwoju, choć po tym odcinku też aktualizuję wszystkim graczom plany rozwoju. Oczywiście Norwegia akurat, tam bym jedynie mógł sobie przed Halanda, Odegaarda właśnie być selekcjonerem ich, ale jednak wolę jednak lepszego troszkę zespołu lub właśnie Polski, bo Polska może jest lepsza od Norwegii, ale nie jest też jakaś w czołówce, bym powiedział, światowej. Mecz z Millwall. I jest bardzo wysokie zwycięstwo, aż 4 do 0. Gundogan z hat-trickiem też. To trzeba przyznać, że Gundogan jest też w niesamowitej formie strzeleckiej na pewno. Jesteśmy na czwartym miejscu, dobrze. Kolejny mecz jest z Sunderlandem. Coś tutaj widziałem o Bryancie, bym przeczytał sobie. Lider asyst, aha, dobra.
Newton. No, nie mogę niestety dać się, nie przyjmą, żeby zablokować właśnie oferty, ale nie będę żadnej rozważał nawet przez ani sekundę tak naprawdę właśnie. Kolejny mecz będzie z kim? Sunderlandu, tak, przecież szybko coś zapomniałem, ale tak, to będzie oczywiście ten mecz z Sunderlandem. Weźcie, oni mają punktów, fajnie byłoby dołożyć dla nas kolejne 3, choć pewnie łatwo nie będzie. Ale są 3 punkty, świetnie. Marcos Alonso z ławki strzelił właśnie bramkę, która ostatecznie dała nam zwycięstwo. To też jest, no dobrze też właśnie mieć dobry rezerwowy, jak my mamy, na przykład Dele Alli, Ceballos, Marcos Alonso, mamy naprawdę mocnych rezerwowych, co też jest na pewno ważne. Mamy też oczywiście Firmino, nie mogę też o nim zapomnieć. Campos, oferta wypożyczenia, też oczywiście na pół roku, jeśli by się udało to wszystko wynegocjować. Kolejna chyba jest przerwa reprezentacyjna, jeśli się nie mylę. Tak, pewnie tak, no bo jest troszkę tutaj odpoczynku od gry. I wrócimy na mecz z Ipswich Town. Krótkie wypożyczenie, oczywiście się uda, coś tam bym zobaczył, czat drużyny. Nie wiem, mi się wydaje, że gramy sobie dobrze, znaczy, że radzimy sobie dobrze, bo ostatnio w miarę wygrywamy. Jesteśmy naprawdę w bardzo dobrej formie, jeśli chodzi, bym też opowiedział, jeśli chodzi o puchar też oczywiście, bo tam dobrze sobie radzimy. I mecz Ipswich teraz dość, nie są najmocniejsze drużyny. Jeśli byśmy wygrali, to byśmy mieli trzecie miejsce, ale pewnie takie mecze są niestety najcięższe tak naprawdę. Ale nie tym razem. Tym razem znowu Marcos Alonso daje nam bramkę, która daje nam zwycięstwo. To jest naprawdę ciekawe. Warto go wpuszczać z ławki, bo jakoś potrafi zawsze znaleźć się w tym dobrym miejscu, żeby to strzelić. I mamy właśnie kolejne miejsce zyskane. Wypożyczenie się udało. I Campos odchodzi do Al-Rad na właśnie pół roku. Klejmer jest z Luton Town. Też możemy sobie zagrać. Szybka symulacja. Nie zagrać, tylko oczywiście przesymulować. I wygrywałem 2 do 1. Tym razem zwycięską bramkę nie dawał Alonso, a dawał nasz kapitan Stanley Bryant. Kolejny mecz to już jest mecz z Hull City. Teraz właśnie mamy przez jakiś mniejszy okres czasu troszkę takich rywali, nie aż takich mega trudnych. Newton oczywiście nie będziemy go dalej sprzedawać. Hull City teraz. Węgry. Ciekawa reprezentacja, ale jednak też spasuje. Hull City. Dobra, też przesymulujmy ten mecz. Remis. Można było oczekiwać, że w końcu nie będziemy wygrać wszystkiego, ale też i tak byliśmy w dobrej formie i dalej jesteśmy, bo dalej przez jakiś dłuższy czas już nie przegraliśmy ani jednego spotkania. Teraz mecz z Bristol, żeby było troszkę szybciej. Na kalendarzu sobie już przejdę do tego meczu. Kolejny mecz pucharowy będzie, widzę, że z Nottingham. Dobra, Bristol jest. Nie jest tak jakoś wysoko, ale myślę, że będziemy kończyli w tym momencie. Już jest 33 minuty nagrania widzę, więc wystarczająco dużo na dzisiaj. Właśnie myślę, że właśnie wystarczająco dużo zrobiliśmy. Dzięki Wam oczywiście za oglądanie. No i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!